bo ludzie widzą te sceny. Widzą także to, co się wydarzyło niedawno w Leeds, gdzie mieliśmy do czynienia z potężnymi zamieszkami, które przyniosły straty przekraczające 1 000 000 funtów, które fundamentalnie uderzyły w niezamożnych ludzi, bo to oni potrzebują autobusu, żeby dojechać nim do pracy czy do lekarza. Autobusu, który został przewrócony i spalony, bo to drobni sklepikarze, którzy tam są, musieli wstawiać nowe szyby albo mierzyli się z tym, że rozkradziono im towar, czy rozkradziono wszystko, co mieli w kasie. I policja robi wszystko, żeby przypadkiem nikogo nie aresztować. Policja w ogóle wycofała się w pewnym momencie, uciekła przed tymi protestującymi. I do tych policjantów, którzy po jakimś czasie wrócili, ale zachowywali się niemniej jednak biernie. Wychodzi kobieta, biała kobieta w średnim wieku, Nikki Wilcox, żeby dać im coś na odświeżenie, coś do picia, ale przy tym wszystkim zadaje im to niezwykle nieostrożne pytanie, dlaczego nikogo nie aresztujecie, dlaczego nikogo nie zatrzymujecie, i to ona zostaje aresztowana. To ona zostaje wyprowadzona w kajdankach i policjanci mówią jej, że teraz, kiedy już ją zatrzymali, będą musieli po prostu postawić jakiś zarzut i wymyślają jej zarzut mowy nienawiści, bo domaganie się aresztowania ludzi, którzy właśnie demolują jej dzielnicę, miałoby rzekomo być podyktowane rasizmem i zostaje ona skazana na delikatną, ale jednak porażającą według mnie, jeżeli ktoś ma jakikolwiek zmysł sprawiedliwości, karę, że musi odbyć ileś tam godzin reedukacji, jeśli chodzi o wrażliwość rasową. I wreszcie dam ostatni przykład.